przyjęcia wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie pracy naukowych pracowników i oświetlenia na 2018 rok. W załączniku do projektu wyżej wymienionych uchwały w punkcie B wpisuje się podpunkt 14 o brzmieniu ulica Polińskiego projektu wykonania. Proszę Państwa, ten chodnik był na listach rankingowych i ponieważ ja to zgłaszałam już wielokrotnie i zostało to wykreślone z racji tego, że trzeba tam wykonać projekt. No nie może być takiej sytuacji, że w momencie, kiedy po pierwsze, jak Państwo zobaczycie sobie na listy, jest to tylko i wyłącznie jedna, jedyna ulica, 50-metrowa. Zrobienia, zaledwie nawierzchnia bituniczna, więc koszty są niewielkie. Ja wnioskowałam o wiele rzeczy tam, między innymi o ten chodnik, i to jest druga rzecz, która jest dużo ważniejsza, mianowicie chodzi o bezpieczeństwo. Proszę Państwa, ulica Polińskiego to jest główna ulica w Pyrkowicach, prowadząca do wielu osiedli. Nie ma tam chodnika, po jednej stronie parkują samochody i matki z dziećmi z wózkami chodzą sobie ulicą. Jest tam naprawdę bardzo niebezpiecznie i to był wniosek mieszkańców też, po prostu no ja mam na dyżurach mieszkańców i nie może być tak, że tam, gdzie trzeba zrobić projekt, już eliminuje się zrobienie chodnika i wykonanie tego, bo ja wtedy przyślę do Państwa tych mieszkańców i niech po prostu Państwo się będziecie jako komisja tłumaczyć, dlaczego wykreśliliście ulicę Pilińskiego. Dziękuję panie przewodniczący. Jeżeli chodzi o ulicę Pilińskiego, kiedy zostało zrealizowane to osiedle w ramach Bumy czy jakichś innych tam firm, które były prywatne, w pewnym momencie przekazali to na rzecz gminy miejskiej Kraków. Ale okazało się, że mieszkańcy właśnie tych domów, którzy teraz wnioskują o wykonanie chodnika, zrobili co? Posadzili piękne drzewa, które w tej chwili są już drzewami, gdzie potrzeba im dostać zgodę z Wydziału Ochrony Środowiska na ich wycięcie, bo to są drzewa niepospolite, to są drzewa specjalne. To jest pierwsze. A drugie, pani radna, chciałam powiedzieć jedną rzecz, żeby zrobić chodnik, mieliśmy to spotkanie był przewodniczący, bo ja myślę, że tego mogę jakby powiedzieć z ich gminę, chodzi o to, że trzeba zrobić projekt. Projekt, to my musimy najpierw wpisać ulicę do jednego planu inwestycyjnego, to jest pierwsze, żeby zrobić projekt. Czy osiedle Pychowice ma plan miejscowy? Jeżeli ma plan miejscowy, to tylko trzeba zrobić projekt. Projekt i musimy wtedy oprócz projektu, to przeznaczyć pieniądze na realizację. Podjęliśmy takie działania, jeżeli chodzi o naszą dzielnicę i to pani chyba też wie, że my jako dzielnica nie będziemy już oprócz ostatniej ulicy, która się nazywa ulica Chmieleniec, nie będziemy nic projektować ze względu na to, że nasze środki nie są środkami wystarczającymi, żeby my byśmy mogli zrealizować projekt i budowę tego, i budowę tego, bo wiąże się to z jedną rzeczą. I to, jak pani sama wie, od wielu lat my występujemy z budową chodnika. Na przykład ulica Batalionów Włoskich. Był tylko chodnik. Okazało się, żeby wybudować chodnik, trzeba wybudować kratki ściekowe. Ja nie wiem, czy są tam kratki ściekowe, czy jest odwodnienie ulicy. I jeżeli jest, to ja tylko mówię, trzeba wybudować kratki ściekowe, czyli trzeba zrobić projekt. I teraz pytanie. Nie mam nic przeciwko temu, żeby wrócić do, z powrotem tę ulicę do, jakby powiedzieć, do wstępnej listy. Będzie 29, zaczyna się objazd. I nie ma problemu wyjść na ten objazd i tylko to ja mówię. My musimy jako dzielnica, jeżeli idziemy projektowanie, bo ja taki wpis o nowych ulicach budowania dzielnicy i budowania dróg i chodników jest coraz więcej mieszkańcy przysłać. My jako dzielnica, mamy w tym roku środki 1 400 000 na całe działanie i proszę mi teraz powiedzieć, skąd my będziemy w następnych latach pieniądze na wykonanie projektu i realizację. Jeżeli tylko takie pieniądze znajdą, będziemy mieli dużo większy, jak powiedzieć, dłużej, wtedy są fundacje różnego rodzaju, którzy nie wpłyną na Radę Miasta, żeby dzielnice nie miały 1 400 000 do, jakby powiedzieć, do realizacji na swoje cele, tylko na przykład 5 milionów. Jeżeli mieli 5 milionów, zrobimy większy chodnik, zrobimy też inne działania.
Nie ma nic przeciwko temu, żeby tablica została wpisana. Ja tu miałem spotkanie z Intiter, podano mi, że musi być pozwolenie na budowę. Dlatego też tablica na liście, jakby powiedzieć, przyjęcia tej korektywisty wstępu została wykreślona. Nie mam naprawdę problemu, żeby tablica została z powrotem włączona. Będzie to oficjalne oświadczenie z Intiteru na ten temat i wtedy będziemy działać. Jeżeli możemy tą ulicę wprowadzać do budżetu miasta, miasto nam realizuje wielkie inwestycje, to myślę, że taką małą inwestycję jak budowę chodnika na ulicy Plińskiego miasto zrealizuje, to przecież to żaden problem dla miasta. Dziękuję panu przewodniczącym. Pani Gerlitz jest jeszcze w głosie. Znaczy ja powiem tylko o takiej rzeczy, że w ogóle po pierwsze nie zostałam poinformowana o tym, że zostaje wyrzucone z listy i że było takie spotkanie, na którym zostały podjęte takie decyzje. To jest jedna rzecz, bo prawdopodobnie bym reagowała dużo wcześniej i być może bym już starała się, żeby w jakikolwiek sposób wpisywać to do wyrzucenia w WPR. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Poza tym nie wnioskują o ten chodnik niestety mieszkańcy domków, tylko bloków. Proszę sobie to zapamiętać, panie radny, dlatego że te domki właśnie nie chcą. Trzeba będzie im wyciąć te drzewka, a to są zwykłe odstawce i tam jest tak naprawdę chyba tylko cztery świerki. Reszta to są zwykłe, pospolite odstawce. Nie ma tam więcej nic, nie ma sporów prawnych, ten teren należy do gminy, więc generalnie jest droga z odwodnieniem, z kanalizacją, jest oświetlenie. Jest zrobione przez Radę Dzielnicy Ustrój. Do czego położył się Komitet Budowy Oświetlenia w tych ale Rada Dzielnicy Ustrój też budowała się. Poza tym, jak radny pan radny przypominał, że była podjęta decyzja o tym, że nie robimy więcej projektów, to ja chciałam również przypomnieć, że notabene ta komisja też podjęła decyzję taką, że będzie równo rozdzielane pomiędzy osiedla. A tak nie jest, więc dlatego ja się będę jednak mimo wszystko przy tym opierać i upominać o to, żeby to było wprowadzone. Jeżeli nie, to proszę wprowadzić resztę zadań z mojej listy, którą państwo dostaliście wtedy, kiedy chcieliście w terminie. Proszę wprowadzić to do realizacji. Ja jeszcze odpowiem na słowo pani komisji. Komisja tak pracuje, bo te zadania, które zostały zrealizowane w tym roku i pieniądze poszły dużo mniejsze. Na następny rok, ja już powiedziałem, tym wszystkim, którzy chodzą na komisję, a ostatnio na komisji chodzi bardzo mało radnych, mówili, nie zainteresowani są, powiedziałem, że po dostaniu od Zikitu jakie kwoty, bo ja wiem, że jakie kwoty poszły na poszczególne osiedla, będziemy na następny rok te osiedla, które dostały mniej, będą dostawać więcej, a osiedla, które dostały więcej, będą dostawać mniej. Jeszcze chcę powiedzieć jedno słowo, pani doktor. Jeżeli chodzi o ulicę Plińskiego, ja już jestem piątą kadencję w Radzie Dzielnicy i myślę, że od dobrych dwóch kadencji, a nawet od trzech jest prawo ulicy Plińskiego i nigdy nie mogła być zrealizowana. Pytanie moje podstawowe. Dlaczego na naszej liście, które pisaliśmy do prezydenta miasta Krakowa o realizację budżetu miasta, tej ulicy się nie znalazła? No, myślę, że nie była priorytetowa ta ulica, jeżeli chodzi o miasto. Dziękuję bardzo. Nie mam nic przeciwko temu, żeby te wszystkie ulice, które mamy tutaj, były realizowane. Ja tylko chcę mieć pieniądze, nie wiem, 100 milionów złotych? Myślę, że to jest na przykład. A może piątkę na panią mnie tu na początku. Nie na wszystkie? No nie, na początek. Dziękuję. Ja powiem jedno. Myślę, że jest to do sprawdzenia, ale jak pamiętam, w tej kadencji listy, które przedstawiała Komisja Infrastruktury, były przyjmowane jednogłośnie. To po pierwsze. Wszelkie zmiany czy korekty tak samo. Co byłem zdziwiony zawsze. Po drugie, jak są organizowane spotkania dotyczące jakichkolwiek problemów, radny z danego osiedla jest powiadomiony. Tyle. Czy w tej kwestii koleżanki koledzy jeszcze chciałem Mam pytanie, czy pani radna biorąc w przewodniczeniu komisji, kiedy ta uchwała była procedowana? Tak. No to dlaczego nie została od razu napisana taka uchwała, jaka powinna być, a nie pani wygląda, a to jest właśnie o przewodniczeniu rady teraz. Czego to wynika? Dla bardzo dużych uchwał,
Wszyscy jesteśmy bardzo szanowni państwo, bo my uczniowie tak rozwiązać. Dostać a nie potem poproszę się o pracę, bo jedynie to coś trzy razy. Dziękuję bardzo. Przez czasem każdy się ma prawo. Czy ktoś jeszcze w tej kwestii? Nie ma chętnych, zatem wydam pod głosowanie pierwszy projekt, poprawkę, przepraszam, do projektu uchwały złożoną przez panią Marię Potępę. Kto z pań i panów jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Poprawka została przyjęta. Została zgłoszona. Druga poprawka przez panią Wernę Ligę-Libiec. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie tutaj do 8b, przepraszam, B8 dokładnie. Rozumiem, że mówimy o tej samej stronie, która jest to przeanalizowana. Bo to szczególnie jest miejsce, bo strona jest po drugiej stronie. Stąd tutaj. Już pan odpowiem, dlaczego są górnicy Lubosa. Zrozumiałem, że jak pan sobie orientuje, to chodnik na ulicy, od ulicy Kobierzyńskiej, który po odcinek chodnikiem został zrealizowany. Z tego względu, że trzeba mieć tak zwane zgłoszenie do oddziału architektury. A że takiego zgłoszenia nie było, co tam tylko odłożony krawężem, który był i w tej chwili, żeby zrealizować ten odcinek, najpierw będzie zgłoszony do oddziału architektury, a później będzie realizowany. A zaczyna się to od odcinka od ulicy Torfowej. Okej. Okay. Chodziło mi tylko o to, że do tej pory wpisywaliśmy zadanie, że do ulicy Gwieździstej, a ulica Lubosław jest po drugiej stronie drogi. Stąd moje tylko... Panie Tomaszu, będzie w najbliższym czasie też objazd, także... Ale proszę o tej samej stronie drogi. Dobrze. Dlaczego to robimy, to jest to bardziej jasne i nie. Zatem poddaję pod głosowanie ten projekt uchwały z przyjętymi poprawkami. Kto państwa jest za przyjęciem? Proszę bardzo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jednogłośnie. No. Po raz kolejny zaznaczmy. To bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo radę. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały Komisji Infrastruktury. Dotyczy przyjęcia wstępnej listy rankingowej zadowolenia w zakresie budowy i przebudowy ulic gminy Brazylii Pani na 2013. Panie Przewodniczący, proszę. W sprawie przyjęcia wstępnej listy rankingowej zadowolenia w zakresie budowy i przebudowy ulic gminy Brazylii na rok 2013. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się listę rankingową zadowolenia w zakresie budowy i przebudowy ulic gminy Brazylii na rok 2013 zgodnie z oczywiście do niniejszej uchwały. Paragraf 2 uchwała Komisji Podjęcia mieli głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 przeciw. Uzasadnienie. Dzielnica przygotowuje listę rankingową zadań powierzonych zakresu budowy i przygotowuje do gminy wraz z tym na rok 2013. Przyjęta wstępna lista rankingowa określa zadania projektu podstawowej dla dzielnicy Dębnik-Wilkus wraz z wpisem do wieloletniego planu inwestycyjnego do realizacji w latach 2012-2014. Załącznik do uchwały. Punkt dla oświetlenia ulicy 300 tysięcy złotych. Ulica Dyniecka, realizacja tego projektu. Ulica Wisławkowa, realizacja tego projektu. Realizacja tego projektu. Ulica Browarniana, realizacja tego projektu. Ulica Rodzinna, realizacja tego projektu. Ulica Tarczowiecka, realizacja tego projektu. Ulica Polonowa, realizacja tego projektu. Ulica Sorobki, realizacja tego projektu. Ulica Działowskiego i Koła Szkolskiego, realizacja tego projektu. Ulica Księdza Szkolskiego, realizacja tego projektu. Ulica Łukowiec, realizacja tego projektu. Krybułowskiego, realizacja tego projektu. Ulica Majora Sławnego, realizacja tego projektu. Ulica Wielka Nocna, Dolny Odcinek, realizacja tego projektu. Ulica Sklepowa, Słupo-Świetlny, 17.22, projekt oraz realizacja. Ulica Maszka, Górnica, Siedmiu.
ulica Kolnicka od ulicy Podwórki Dyniecki, które było autostradę. Ulica na Krzemią od ulicy Siedemnaście. Ulica Wesłaśna i Odejmie Węta Dynieckiego autostradę. Ulica Królówka od skrzyżowania z ulicą Porucznika. Ulica Osiedle Gminy Remont Oświetlenia Ulicznego Kontynuacji. Ulica Wyląg od ulicy Wychowickiej do ulicy Kwardowskiej. Ulica Krzemowa Łoczka. 24 Bulwar Polecki od Mostu Dynieckiego do ulicy Tandoniecki. Lecz projektu koncepcja 29. Ulica Kminenic, numer 17, koncepcja i projekt policji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pani Maria, bo tak. Otwieram drugą poprawkę do tego projektu uchwały. Jest to poprawka pana przewodniczącego oraz moja. Poprawka do projektu uchwały Komisji Zdrowia, który z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Komisję Radnego zadań przewidzianych do projektu dobrej przygody gminy wraz z podkreśleniem za rok 2013. Dokonuje się na podstawie zmian. W tym wypadku pozwolenie w sprawie zmienia się tekst. W cudzysłowie przyjęcie wstępnej listy zamówionej zadań powierzonych za rok budowy przebudowy gminy gminy wraz z oświetleniem na 2013 rok. Na korekty wstępnej listy zadań powierzonych za kwestię budowy i przebudowy gminy wraz z oświetleniem na rok 2013. Paragraf pierwszy przyjmuje brzmienie. Dokonuje się korekty wstępnej listy zadań powierzonych za kwestię budowy i przebudowy ulic gminy wraz z oświetleniem na rok 2013 zgodnie z przełącznikiem do niniejszych uchwał. Po słowie listy wykreśla się słowo prawidłowe. Po słowa wstępna lista wykreśla się słowo prawidłowe. W tytule załącznika zmienia się słowo przyjęcia. Zastępuje się słowem korekty. Po słowa wstępnej listy wykreśla się słowo prawidłowe. To wszystko? Tak. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Nie ma niezbędnych. Zatem poddam pod głosowanie. Najpierw poprawkę zgłoszoną przez panią Marię Potępę, a później projekt uchwały. Kto z panem radnym jest za przyjęcie tej poprawki? Proszę o podniesienie. Kolejny projekt uchwały Komisji Infrastruktury dotyczący rangi, przepraszam,